want my wife divorced from me because we have trouble in the marriage. Chciałbym złożyć króciutkie świadectwo. Ono dotyczy mojego małżeństwa. Mieliśmy krótkie problemy. But we have the papers for divorce already arranged. I z powodu tych problemów myśleliśmy o tym, żeby się rozwieść. She went away from me. Mieliśmy już przygotowane wszystkie dokumenty niezbędne do tego, żeby się rozwieść. Moja żona mnie zostawiła, wyprowadziła się. But I pray with God. I say first, devil, do you have now what you want from me? Nothing I have anymore. Empty house, nothing, no wife, nothing. I zacząłem modlić się do Boga i spojrzałem na swoje życie i zobaczyłem, że tak jak diabeł mógł zniszczyć moje życie, tak je zniszczył. Byłem sam, mój dom był pusty, nie miałem niczego, co miałoby wartość. But I can tell you, after a heavy time, we are still not divorced. We win from the devil. We are not where we should be, but we're going where we should be. I wiecie co? Chcę wam powiedzieć w ogromnym skrócie, że dzisiaj jesteśmy razem. Przeciwstawiliśmy się diabłu. Nasze życie zaczęło się zmieniać. Nasze małżeństwo znowu zaczęło żyć, zaczęło rozkwitać. I chcę powiedzieć, że to wszystko dzieje się dlatego, że my wielbimy Boga, że wierzymy w żywego Boga. This means that you can win everything with God. I jesteście w stanie wygrać każdą bitwę, jeżeli Bóg jest po waszej stronie. Amen. Amen. Słuchajcie, nie ma takiej sytuacji życiowej, która ona nie jest do rozwiązania. Pamiętam, kiedy przyjeżdżałem tam do Holandii, kiedy sobie rozmawialiśmy o różnych sprawach. Naprawdę było bardzo, bardzo różnie. Była bardzo duża taka sinusoida u nich w życiu. Wydawałoby się, że sytuacja jest patowa. Ale kiedy wierzysz, to sytuacja nie jest patowa. Bo wiara, ona jest w stanie absolutnie przebić się przez to, co się wokół nas dzieje. Wiara jest ponad naturalnością. Rozumiecie? Ponad. Nie ma takiej sytuacji, w której, kiedy człowiek wierzy Bogu, nie w Boga jedynie, bo w Boga w tym kraju teoretycznie wierzy 90% ludzi, czy więcej, ale wierzyć Bogu oznacza, że przyjmuje to, co Bóg mówi w jakiejś dziedzinie, ufam Mu, rozumiecie, ufam Mu, to wtedy, kiedy Ty tak funkcjonujesz, to ta wiara uwalnia moc. Ta wiara uwalnia moc. Ja jestem prostym człowiekiem. Ja poznałem Boga jako człowiek prosty. I przyszedłem do Niego ze swoją potrzebą. Nie kozaczyłem, nie mówiłem, jak ja dużo sobie, jak ja potrafię wiele. Siedziałem w więzieniu, nie miałem perspektyw, potrafiłem tylko zabrać, okraść, pobić, utłuc kogoś. Nic nie potrafiłem więcej. Nie potrafiłem się w ogóle porozumiewać z ludźmi normalnie. Byłem pod każdym względem aspołeczny. Aspołeczny egocentryk w ogóle. Jeszcze wylękniony w dodatku. I zboczony. Rozumiesz? Ale kiedy On przyszedł do mojego życia, poprzez to, że zaufałem w tą prostą Ewangelię, to nastąpiła manifestacja mocy. Jeżeli w ogóle, rozumiesz, o czym ja mówię? Chodzi o to, że Bóg jest Bogiem mocy. Nam wmówiono w tym kraju, że przychodzimy sobie na 10 czy 11 do kościoła, to wszystko trwa 45 minut, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, odpieprzamy jakąś tam manianę i nam się wydaje, że oto kaman. To nie Bóg! Rozumiecie? Tak nas nauczyli w ogóle tego wszystkiego. Ale takie coś nie jest w stanie uratować człowieka. A ja przyszedłem do Boga, który jest żywy, realny, prawdziwy. Rozumiesz? I takiemu Bogu zaufałem. I ten Bóg podniósł moje życie. On podniósł moje życie. Nikt nie mógł w stanie podnieść mojego życia. Nikt. A On podniósł. A więc może podnieść każde życie, skoro podniósł moje, tak? Każde życie, życie świadectwa uzdrowień, świadectwa podniesienia małżeństw. Moja żona, chciałem ją kiedyś zastrzelić, przystawiłem jej pistolet do głowy, chciałem strzelić do niej, bo za bardzo tam pyskowała coś, jak
się naćpałem w domu i za dużo tam dyskutowała. Przeładowałem broń, chciałem jej strzelić w głowę w mieszkaniu. Brat się na mnie rzucił, wyrwał mi broń z ręki, magazynek wyjął i uciekł. O. A potem ja się nawracam i piszę do niej list z więzienia i piszę do niej tak. I piszę i mówię, Agata, Bóg jest. Przyjechała na widzenie, mówi do mnie, ty debilu, ty co teraz? Teraz jeszcze Boga wkręcisz to wszystko, ty oszuście? Całe życie mnie kręciłeś, teraz jeszcze Bóg. I wyszła z tego widzenia. Ale kiedy ja wyszedłem na wolność, to ja dałem świadectwo tego, że ja ufam temu Bogu. Ja mu ufam, że to nie jest jakaś ściema, że to nie jest jakaś zajawka, rozumiesz? Zaufałem Jezusowi. Zaufaj Jezusowi, nie figurce. Rozumiesz? Figurko to se możesz se zdjąć i gwoździe poprzybijać. To nic nie znaczy, nic. Kompletnie nic. Kompletnie nic. Bóg jest osobą, Bóg jest żywy, Bóg nie jest zamknięty w żadnej religii, Bóg nie jest katolikiem, protestantem i nie, rozumiesz o co chodzi, to nie to. Bóg objawił się ludziom w Chrystusie Jezusie, którego można poznać osobiście. Nie potrzebujemy do tego nikogo i niczego. Rozumiecie, religia będzie mówiła, uważaj, tak nie potrzebujesz, potrzebujesz. Tam do Jezusa tak się nie dostaniesz. Zapukaj do Marii, Maria ci otworzy, ona się z nim lepiej zna. To są bzdury religijne. Maria to nie jest czwarta osoba Trójcy Świętej, ludzie. Maria to Maria, bardzo porządna kobieta, urodziła Jezusa, chwała Bogu Najwyższemu. Jest dzisiaj w niebie i w ogóle się nie miesza w ten cały sajgon tutaj, który się robi z niej, rozumiesz? Człowieku, do Jezusa jest dojście przez wiarę. Wystarczy sobie w 30 sekund uświadomić, że jest się grzesznikiem skazanym na piekło. I nie ma bata, że się z tego wyjdzie inaczej jak nie przez Jezusa. I powiedzieć, Jezus, umarłeś za moje grzechy, wstałeś z martwych, nie przyszedłeś tu dla jaj, ustanawiam cię panem swojego życia. Amen. I wtedy co się stanie? Duch Święty wejdzie w ciebie i ożywi cię od środka. I nastąpi przemiana wewnętrzna. A jak nastąpi przemiana wewnętrzna, to to, co na zewnątrz, zacznie się układać krok po kroku, będzie moc w tobie. Moc i siła. Rozumiesz? Moc i... Ludzie, co by mnie skłoniło do tego, żebym ja tutaj na ulicy głosił Ewangelię i się przyznawał w ogóle do swojego wizerunku? W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Przecież to jest niebezpieczne w ogóle. Przecież mnie ogląda masa ludzi od tylu lat. We wszystkich programach telewizyjnych byliśmy. Wiesz, jak się było złodziejem, 15 minut w życiu się tam ukradło wycieraczkę, to by to moje... Ale ja kradłem od dziecka. Nie wiem, co komu ukradłem, co komu zabrałem. Ale uwierzyłem w to, że Duch Święty otworzył mi całkowicie nową drogę. Taka jest prawda, przyjaciele. Ludzie mówią, że robimy to dla pieniędzy. Ludzie nie wiedzą, ile my mieliśmy pieniędzy, zanim ja się nawróciłem. Rozumiecie? Ja nie ruszając dupy z domu, przez miesiąc miałem 100 tysięcy, tylko przez to, że uruchomiłem sobie różne biegi. Poczytajcie sobie w internecie na mój temat, ja się nazywam Artur Ceroński. Tam są tysiące różnych filmów na ten temat. Dyskusji prokuratorów, w ogóle prawników i innych na mój temat. Ludzie mówią, dla pieniędzy. Ja mówię, oczywiście, założyłem kościół i czyszczę ludzi. Taki mam w ogóle teraz taką zajawkę. Bóg jest żywy. I jeżeli jeszcze nie oddałeś Mu swojego życia, to oddaj Mu teraz, bo On może wrócić każdego dnia i nie kozacz. I nie mów, że sobie poradzić bez Niego. Nie ma człowieka, który chce... Co Ty myślisz, że ustaniesz przed Bogiem i powiesz, Bozia, ja byłem w porządku. Jakie twoje w porządku? Prorok Izajasz powiedział, że twoje w porządku jest jak splugawiona szata, jak brudne, zażygane ubranie, rozumiesz? Twoje w porządku i moje też. Dlatego ja przyszedłem do Jezusa, ja idę do nieba. Idę do nieba. Jeżeli ktoś z was nie ma pewności, że idzie do nieba, to idzie usiąść sobie na łóżku wieczorem i powiedz, Panie Boże, ja nie mam pewności, że ja do nieba idę. Ale wiem, że jak w ciebie uwierzę, to do nieba pójdę. Za fry. Do nieba się idzie za fry. Nie za 10 przekazań, nie że jest się porządnym, nie że się skończyło szkoły teologiczne i inne rzeczy. Za darmo się idzie do nieba. I jeśli się odda życie komu? Jezusowi.
To jest nasz Pan, to jest nasz Zbawiciel, nasza tarcza, nasza ochrona. A diabeł to jest zwykły frajer, pompka i jest złamany pod stopami Jezusa Chrystusa i każdego, który w Niego wierzy. Nie dajcie się diabłu na smyczy prowadzić poprzez choroby, niemoce, biedę, patologie, rozpady i inne rzeczy, rozumiesz? To jest nieprawda, że Bóg tym wszystkim steruje. Bóg oddał ziemię ludziom. Ludzie ją oddali diabłu i dlatego mamy takie Kongo. Więc trzeba się narodzić z Bożego Ducha i z powrotem wziąć lejce do rąk. Lejce trzeba wziąć. Ludzie, ziemia do nas należy, ale trzeba przyjść do Jezusa i wtedy lejce wrócą do naszych rąk. Ja mam lejce mojego życia w ręku. Nie boję się, nie wstydzę.